Okazało się, że koledzy zdiagnozowali u mnie raka tarczycy. W pierwszym momencie powiedzieli, żebym sobie usiadł i nagle świat zawirował. Zacząłem bardzo mocno zastanawiać się nad tym, co powinienem zamykać. A to całkowicie niewłaściwe podejście. To jest miejsce, gdzie staramy się dostarczyć wiarę i nadzieję w to, że jesteśmy w stanie wspólnie wygrać z tą chorobą. I naprawdę mam bardzo wiele przypadków osób, z którymi się przyjaźnię, które całkowicie sobie poradziły z tą chorobą, mimo że na początku wydawało im się, że świat ich się kończy. Dzień dobry, Paweł Zawadzki, jestem dyrektorem do spraw rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, a jednocześnie jestem prezesem Fundacji Onkologika, która przede wszystkim zajmuje się profilaktyką związaną z chorobami onkologicznymi. Skąd pomysł na onkologię? Tak naprawdę po wielu latach funkcjonowania w biznesie czułem się spełniony jako osoba, która zrealizowała się w tym obszarze. Doszedłem do wniosku, poznając na swojej drodze pana profesora Maciejczyka, że mógłbym te doświadczenia biznesowe spróbować przełożyć na najbardziej w tej chwili newralgicznym punkcie, czyli onkologii. A onkologia w tej chwili to przede wszystkim istotny problem społeczno-ekonomiczny w wielu krajach, czy w zasadzie we wszystkich krajach. I nie chciałbym, żeby to zbyt emocjonalnie zabrzmiało, ale w pewnym okresie czasu stała mi się jeszcze zdecydowanie bliższa ze względu na choroby, które dotknęły bezpośrednio moją rodzinę. Tak, w momencie, kiedy zacząłem tutaj pracować, kilka lat po pierwszym moim wejściu do szpitala, okazało się, że koledzy zdiagnozowali u mnie raka tarczycy. Ten rak tarczycy był leczony w Centrum Onkologii w Gliwicach. Było to 8 lat temu i mam nadzieję, że skutecznie został całkowicie ten problem rozwiązany. I dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się zdrowym człowiekiem. Chyba muszę bezpośrednio powiedzieć, że spotykałem się tutaj od pierwszych dni z wieloma osobami, które dotknęła ta choroba. Obserwowałem ich, starałem się pomagać na tyle, na ile potrafiłem. Nie było to w niektórych sytuacjach proste, ale zdecydowanie zupełnie inaczej człowiek reaguje, kiedy się dowiaduje sam o sobie, że zaczyna zmagać się z tą chorobą. W pierwszym momencie koledzy powiedzieli, żebym sobie usiadł i nagle świat zawirował. Wydawało mi się, że to jest informacja, która istotnie kończy mój etap chodzenia po tym świecie. Zacząłem bardzo mocno zastanawiać się nad tym, co powinienem zamykać, a to całkowicie niewłaściwe podejście. Choroba onkologiczna w tej chwili jest w wielu wypadkach, w większości wypadków chorobą, którą udaje nam się wyleczyć, a w sytuacjach trudnych staje się nieśmiertelną, a przewlekłą. Oczywiście w dalszym ciągu mamy przypadki zgonów z tego tytułu, ale wszystkich naszym wspólnym zadaniem powinno być to, żebyśmy mieli z tego tytułu jak najmniej problemów. Wiele osób, które z tego świata biznesu dowiadują się o tym, że funkcjonuję w szpitalu onkologicznym, pyta się mnie, jak mogę w tak trudnym miejscu próbować się realizować. Za każdym razem próbuję odpowiedzieć, czy odpowiadam, że wcale to nie jest trudne miejsce. To jest piękne miejsce i tak naprawdę to jest miejsce, gdzie staramy się dostarczyć wiarę i nadzieję w to, że jesteśmy w stanie wspólnie wygrać z tą chorobą.
I naprawdę mam bardzo wiele przypadków osób, z którymi się przyjaźnię, które całkowicie sobie poradziły z tą chorobą, mimo że na początku wydawało im się, że świat ich się kończy. Niezwykle istotnym wsparciem oczywiście są psychologowie, których mamy tutaj na co dzień do pomocy takim pacjentom. Dodatkowo staraliśmy się wprowadzić taki projekt, który uważam, że jest niezwykle właściwym projektem. To jest projekt Onkoprzyjaciel, czyli osoby, które już przeszły chorobę onkologiczną, które wiedzą, czego się spodziewać po tej chorobie. Nowych pacjentów, dla których to jest całkowicie nowe doświadczenie, nowe doznanie, starają się w ten świat wprowadzić, ten świat, czego się spodziewać, jak ta choroba może wyglądać, gdzie są ryzyka i jak tak naprawdę na co dzień sobie z nią radzić. Wydaje mi się, że to jest coś niezwykłego, bo takie osoby są najbardziej wiarygodne, a jednocześnie są przykładem tego, że z tą chorobą można sobie poradzić. Niedawno sytuację, kiedy dwukrotnie po szpitalu chodziliśmy z panem biskupem, z księdzem biskupem Maciejem Małygą i widziałem, jak duża część pacjentów reagowała na biskupa. Poszliśmy na oddział paliatywny, gdzie pacjenci są w tym terminalnym stanie, trudnym. Jak dla nich ważna była to wizyta i myślę, że wszystkie osoby, wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie dostarczyć, które pomagają nam w tych trudnych chwilach, powinniśmy z nich korzystać i na pewno wiara jest takim czynnikiem, który pomaga w tym trudnym momencie. Niezwykle, tak naprawdę próbujemy ten świat, trudny świat często zmieniać osobami tak pozytywnymi jak Andrzej. Andrzej wniósł tutaj w ciągu tych paru godzin, które przybył z nami, wiele ciepła, wiele takiego pozytywnego patrzenia i tak naprawdę jego zadanie było takie, żeby pomóc nam przekonywać ludzi, żeby przychodzili na badania przesiewowe, bo tak naprawdę udział w tych badaniach przesiewowych bardzo często ratuje życie, a dzięki temu, że weźmiemy udział w takich badaniach, może się okazać, czy jesteśmy niestety w tej grupie, której wykryty zostanie nowotwór, ale na tyle wcześnie, że tak naprawdę nie będzie żadnym problemem, żeby się go pozbyć. To znaczy lęk na pewno będzie. Choroby onkologiczne to są choroby, które z własnego doświadczenia wiem, które dotykają nie tylko pacjenta, ale dotykają całej rodziny. Związane są z tym, że wiele wyrzeczeń następuje. Trzeba się podporządkować terapią, regułą funkcjonowania, postępowania. I tutaj najważniejsze jest wytrwałość, nie poddawanie się, bo w wielu wypadkach niestety w naszym przekonaniu błędnie powstała informacja w społeczeństwie, że rak to wyrok. No to całkowicie jest nieprawdziwa informacja. W większości przypadków sobie świetnie radzimy, ale na pewno musimy mieć wszystko w głowach właściwie poukładane, bo ta walka musi być do końca i nie ma sytuacji, kiedy powinniśmy się poddawać i ta rodzina jest w tej sytuacji najbardziej nam potrzebna, żeby w żaden sposób nie próbowali negatywnie wpływać, nie byli obciążeniem, a wsparciem dla pacjenta, bo bez tego wsparcia nieraz bywa naprawdę trudno. Część moich znajomych z uśmiechem pyta się, jak to od dróg do onkologii, że to jest tak istotny przeskok. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że doświadczenia biznesowe i sposób funkcjonowania organizacji, poprawiania takich organizacji. To jest coś, co jest bardzo zbieżne z tym, co wcześniej wykonywałem, robiłem. I to samo
czuję, że mogę wykonywać tutaj w szpitalu te doświadczenia związane z poprawianiem efektywności, poprawianiem możliwości funkcjonowania. To są rzeczy, które w sposób istotny mogą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania szpitala, a jednocześnie poprawy dla pacjentów. I tutaj w tym zakresie czuję się, że mogę faktycznie coś dodatkowego wnieść, a choroby onkologiczne spadły na moją rodzinę zupełnie tak, że nie spodziewaliśmy się tego. Do tej pory nikt u nas w rodzinie nie chorował na choroby onkologiczne. W momencie, kiedy zacząłem tutaj pracować, okazało się, że z chorobą, z rakiem piersi zaczęła zmagać się moja siostra. Chwilę później koledzy znaleźli raka tarczycy u mnie. W związku z tym te tematy stały się nam niezwykle rodzinnie bliskie. A to spowodowało tyle, że zacząłem coraz bardziej rozumieć potrzebę istotną zmian związaną z zagadnieniem profilaktyki, bo tak naprawdę 50% nowotworów moglibyśmy się ustrzec, jeżeli byśmy choćby wypełniali wymogi związane z kodeksem, europejskim kodeksem walki z rakiem, gdzie wpisanie się w te punkty, które w kodeksie są zapisane, bardzo istotnie obniżają czynniki ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. I z tego względu zacząłem mierzyć się w zakresie pracy naukowej dotyczącej profilaktyki raka piersi, gdzie stał się to temat dla mnie niezwykle bliski i jestem w tej chwili na ukończeniu tej pracy. Mam nadzieję, że uda mi się w ciągu najbliższych 2-3 tygodni zamknąć opracowanie, a jednocześnie próbuję wykorzystać doświadczenie i wiedzę, którą w czasie pisania zdobyłem, do tego, żeby organizacja naszego szpitala, organizacja badań przesiewowych istotnie mogła być poprawiona, bo wszelkie badania naukowe do tej pory prowadzone pokazują jednoznacznie, że badania przesiewowe są istotnym naszym sprzymierzeńcem w celu ograniczenia ilości zgonów i w celu obniżenia stopnia zaawansowania choroby w tych przypadkach, kiedy takie badania przesiewowe możemy wykonać.